Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy rozegraniem finału konkursu wiedzy o naszym patronie. W etapie klasowym wyłoniliśmy następujących finalistów. Pierwsza RP Maria Kamola, pierwsza PP Adrian Przewłocki, pierwsza WP Ryszard Bowieńkowski, pierwsza EP Kacper Janowicz, pierwsza CP Kacper Wysocki, pierwsza AP Jakub Rychert, pierwsza MP Dawid Dargacz, pierwsza MRP Jordan Kostyniecki. Przystępujemy do finału konkursu wiedzy o patronie profesorze Marianie Osińskim. Proszę o poprowadzenie konkursu panią profesor Renatę Wiloch-Kozłowską. Dzisiaj rozegramy finał konkursu. Będzie się to odbywało w formule zbliżonej do teleturnieju 1 z 10. W teleturnieju 1 z 10 dopuszczalne są 3 błędy. My mamy surowszą regułę, u nas odpada się po pierwszym błędzie. Tak długo, aż zostaną najlepsze osoby. Pierwsze pytanie brzmi: podaj datę i miejsce urodzenia profesora Mariana Osińskiego. 2 stycznia 1883 rok w Krakowie. Czy to jest prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa? No to brawa dla kolegi. Adrian, dla Ciebie pytanie. Kim z zawodu był ojciec profesora Osińskiego? Nie wiem, kolejarzem. To jest bardzo dobra odpowiedź. Więc Kacper odpowie nam na pytanie, jak brzmi nazwa gimnazjum, które ukończył profesor Osiński. Gimnazjum Świętej Anny. Tak, to było Gimnazjum Świętej Anny, ale niestety Ciebie musimy gromkimi brawami pożegnać. Dziękuję. Jordan otrzymuje pytanie. W jakim mieście profesor ukończył Politechnikę? Nie był to Kraków. Ty wiesz? Profesor ukończył Politechnikę we Lwowie. Marysiu, dla Ciebie pytanie. W którym roku profesor Osiński ukończył Politechnikę Lwowską? W 1933. Nie. Przykro mi bardzo, dziękujemy. W jakich miastach studiował profesor Osiński? Podaj przynajmniej 2. W Lwowie i w Gdańsku. No przykro mi. Poprawna odpowiedź brzmi w Lwowie, w Rzymie i w Monachium. Rzym i Monachium to były studia zagraniczne profesora. Czego dotyczyła rozprawa doktorska profesora? Na pewno zamku. Żółki? Dobrze. To był zamek Żółki. Jaką funkcję pełnił profesor Osiński w latach 1936-1938? Dziekan. A czy ty wiesz? Dziekanem? Był dziekanem Wydziału Architektury. Tym sposobem bardzo szybko rozegraliśmy finał konkursu wiedzy o patronie. Ja mam nadzieję, że Wam chociaż trochę parę faktów zostaje w głowie. Kolega wygrał. Oczywiście gratulujemy wszystkim. Jesteśmy pod wrażeniem, ponieważ to był finał finałów. Pod wrażeniem Waszej wiedzy. Czerpcie z najlepszych. Uczcie się od profesora Mariana Osińskiego. Jesteśmy z Was dumni. Obecnie przechodzimy do głównej części naszej uroczystości. Szkoła Baczność. Poczet Państwowych Szkół Budownictwa na uroczyste ślubowanie klas pierwszych prowadzić.
hymnu. Przedstawicieli klas pierwszych do ślubowania wystąp. Jak tradycja nakazuje, przekazujemy tekst przysięgi, którą my składaliśmy, rozpoczynając naukę w Państwowych Szkołach Budownictwa. Proszę panią dyrektor Renatę Wypasek o odebranie ślubowania. Całość baczność do ślubowania. My, uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa imienia profesora Mariana Osińskiego, przyrzekamy uroczyście naszym nauczycielom, rodzicom i kolegom dbać o dobre imię naszej szkoły, do której społeczności od teraz chwili należymy. Przyrzekamy. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować własność szkolną i pracę innych ludzi. Przyrzekamy. Nie trwonić czasu, działać, a nie być bezczynnym. Być wyrozumiałym, a nie narzekać. Przyrzekamy. Umieć żyć bez lekkomyślności, być wesołym, bez fawoli, mieć odwagę bez brawury. Przyrzekamy. Po ślubowaniu proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele i kochani uczniowie. Dzisiaj jest dla was ważny dzień, ponieważ zostaliście włączeni w społeczność Państwowych Szkół Budownictwa. Nie tylko formalnie, zapisując się do szkoły, przynosząc dokumenty, ale dzisiaj złożyliście przyrzeczenie i mam nadzieję, że dopełnicie tego, co powiedzieliście i przyrzekaliście. Ogromna liczba uczniów, absolwentów ukończyła już naszą szkołę. Osób, które zdobyły wykształcenie, które zasilają szeregi architektów, profesorów, zasilają szeregi pracowników, którzy mają w sercach swoją szkołę. My, nauczyciele, kadra pedagogiczna, chcemy, abyście się dobrze czuli w naszej szkole, abyście w pełni mogli wykorzystywać swój potencjał, swój intelekt po to, aby ukończyć szkołę z jak najlepszymi wynikami. Życzymy wam jak najlepiej, żebyście z radością dotrwali do końca szkoły, żebyście poznali tutaj swoich kolegów, koleżanki, dobrych nauczycieli, świetnych pracowników szkoły. Korzystajcie z potencjału Państwowych Szkół Budownictwa. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela klas czwartych. Drodzy uczniowie, życzę wam edukacji pełnej sukcesów, ciekawych wyzwań oraz nowych doświadczeń. Niech czas tutaj spędzony pozwoli wam odkrywać nowe pasje i rozwijać zainteresowania. Życzę, aby nie zabrakło wam energii i zapału w poznawaniu świata, a jego odkrywanie dostarczało wam wiele radości. Dziękuję. Baczność. Sztandar Państwowych Szkół Budownictwa wyprowadzić.